doradców prawnych i adwokata Lech Obara. Obara. Witam. Ma pan dobrych współpracowników, panie Amber Black. Panie mecenasie, pan minister Patryk Jaki powiedział dzisiaj, bo rozpoczęła swoje posiedzenie komisja weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji. On jest szefem tej komisji. Państwo będzie silne tylko wtedy, kiedy te afery wyjaśnimy do samego końca, kiedy ujawnimy mechanizmy funkcjonowania reprywatyzacyjnego. Wiele jest połączeń, to jest może z bolączek, jeśli się doszło nieprawidłowość jak w Krakowie. No a teraz na tapetę weszły sprawy Warszawy. Wielu też się ludzi skarży, że tak, ani inaczej zostali potraktowani. No i kwestia tego majątku. W czyje ręce, dlaczego i w jaki sposób trafiał? Każdy dzień stracony. Każdy dzień stracony, jeśli kochać to hrabinę, jak kraść te miliony, jak kraść te miliony dla swych dam. Już przestałam wierzyć w cuda i tak myślę sobie, jeśli tylko mi się uda, bez kasy obrobię, albo bank. Indywidualnych osób, które mieszkały w tych nieruchomościach, które w roku historii spowodowały, że nieruchomości z ludzi wyganiają, dziady z ludzi wyganiają, bo mało mieszkań mają. Reprywatyzacja Einstein 3. Redaktorze, raz, dwa, trzy, cztery, afera reprywatyzacyjna. Właśnie, takie właśnie. To nie jest własny problem. Natomiast ja wierzę w to, że to zostanie... Ja wierzę, że wierzę. Aha, tu są gady, wyrywają sobie z paszczy. Nawet gdy ktoś naszczy, sobie nazbiera, czekolada, cholera. Realizowanych przez tam zasady w takim naszym sprawie. A więc jest, mówimy, niezruszalność decyzji, orzeczeń, takich, które zapadły w tamtym stanie i politycznym, w tamtej rzeczywistości, które są oczywiste, niesprawiedliwe, które są częstokroć wynikiem różnego rodzaju manipulacji. Amber Black. I tutaj przykładowo ta niezruszalność i różne decyzji tych orzeczeń zostanie złamana poprzez właśnie naruszenie tej zasady stabilności prawa. W tej sytuacji, przy tak masowym zjawisku nadużywania prawa, zasada ta powinna być złamana. Przykładowo, przecież wiemy dobrze, że te nieruchomości odzyskiwali oszuści, następnie sprzedawali je dalej kolejnym działającym wspólnie w porozumieniu. To oszuści. Bardzo są bezwzględni. A to chamy, a to dziady. Ludziom pozabierali mieszkania. Einstein. Ochrony poprzez działania w dobrej wiedzy. I to zostaje ta zasada stabilności i niezruszalności określonych stanów złamana. Drugie, mnie się wydaje, może za dużo mówię, to są takie moje przemyślenia, ale chciałbym powiedzieć, że zaleta komisji jest to, że... A to są oszuści. A to dopiero oszuści. Taka zasada koncentracji. Zabierają im mieszkania. Nam i wam. Trwałoby to latami. Chyba sami byśmy się do końca życia nie doczekali jakichś rozstrzygnięć, poszczególnych
poszczególnych nieruchomościach dotkniętych tym przestępczym działaniem, ponieważ tak, przykładowo, wejście postępowania... To działanie. Była Ażejczyk Hania. Rada czekających na orzeczenie karne, ewentualnie rozstrzygnięcie karne, które by uznawało winę, bierzało karę i zakładało podstawy do postępowania cywilnego, czy podobnie administracyjnego. Czyli to coś takiego, co nas wskazywało w tej naszym świecie tych zapętlonych procedur. Gdzieś ta zasada szybkości i koncentracji materiału dowodowego i postępowań i nie też w tym sprawiedliwość, a więc niemożność doczekania się sprawiedliwego orzeczenia w normalnym trybie. I komisja, którą tutaj kieruje pan minister Jaki, chyba ma ambicje, korzystając z tego rodzaju... Takie są ambicje, takie prohibicje. Stabilność prawa, która jest użyła przestępcom, złamać też te zasady, że każda procedura musi się toczyć, że latami czekamy na orzeczenia, które są oskarżane. Na orzeczenia czekają. Nigdy byśmy się nie zaczekali. Wierzę w to, że właśnie w ramach tych postępowań nadzwyczajnej, że tak powiem postępowań, to ta sprawiedliwość będzie ma szansę na zaczekanie się zarówno przez władzę. Amber Gold! Instytucji publicznych, które również były pozbawiane tutaj realizowania tych nieruchomości. Panie Wysokie, no bo sprawa będzie wyjaśniana, wyświetlana, tak, ale tak. Też nieraz pytamy, bo tak przed urzędem, no osoba fizyczna, no niewiele może, jeżeli rzeczywiście byłby jakiś układ, czy jakaś nawet zmowa, no ale no, tu z jednej strony wyświetlimy, a z drugiej strony co później z jakimiś wyrokami, z sądem, z poważnymi decyzjami, bo tak jak pan powiedział, do tych interesowości, interes indywidualnych osób, bazy społeczny, to też sprawa pewnie nie łatwa. Pelcowizna. Eins, zwei, drei. Obnażyć, a następnie wyrwać te nieruchomości, żeby towarzyszyły również rozwiązania ustawodawcy. Ustawa, która właśnie pozwoli wyważyć te interesy. Bo my się chwilą, gdy się pochylamy nad interesem właściciela, to mówimy, powinien uzyskać. No dobrze, a ci, którzy tam mieszkali, a ten stokroć rozbudowywali, a instytucje publiczne, które pozwalały odbudować w wojnie zniszczone budynki, I pelcowizna, Amber Gold, Amber Black. Ale rzeczywiście właściwie to ich potomkowie i ich interes musi być wyważony z interesami ludzi, którzy mieszkali w tych budynkach, którym mieli prawo Amber Gold. Dalej zamieszkać. Amber Gold! Godziwe miejsce, Amber Black, Amber Black. Przez tyle lat zniszczona Warszawa została odbudowana i przez tyle lat różnego rodzaju budynki służyły celom także publicznym. I tutaj musi być to już rozwiązanie ustawowe. Ustawowe. Bo tak to znajdziemy się w jakichś konfliktach wzajemnych. Bo ja sercem jestem i za jedno i drugą i trzecią. Żydą, że tak powiem, w tej konkretnej sprawie. To tak jak wyważenie. Każdy ma swoje racje. Prosto do więzienia. Myślała, że tu zrobi może kogoś jedzenie. A to się nie dało. Wyszło się. Wszyscy wiedzą. Na pewno pozytywne jest też to, że będzie się rzucało światło na to, co działo się w sprawie tej prywatyzacji. Myślała, że się nastudiowała, konia będzie kiwała, konia będzie kiwała. Na to tej kara, taka jednocześnie przestroga, że oto przyszedł czas, w którym wszystko to, co się wydawało ukryte, będzie odkryte, że wszystko to, co się zdawało bezkarne, spotka się z karą, prawda, że oto przyszedł czas, no, takiej sprawiedliwości, bo ludzie jednak oczekiwali, żyjąc w trudnych warunkach, po tych, w otaczającym świecie bezprawia, spodziewali się, że może przyszedł ten czas i oby się zrealizował. To nawet dzisiaj taka pani przyjechała
do nas z Krakowa mówi: ojcze, jakby tutaj może rozwiązać, pomóc w mojej sprawie, bo też żyła w kamienicy. W 2013 roku po prostu ogrodzono dom, ona wyszła, nie było jej w domu i to był, no, to był ostatni moment jej pobytu w mieszkaniu. Wcześniej eksmitowano, czy jakoś to załatwiła gmina, że ci ludzie opuszczali, a no już później zamknięto przed nią drzwi i przez 4 lata chodzi po sądach, bije się o swoje prawa. No i jest na ulicy. Tak, i dlatego też ja nie wpadam jakoś w euforię, jeśli chodzi o realizację każdego prawdy z każdej z tych stron. Bo fajnie, właściciel ma dostać, dobrze, swoje. Ale czy musi w formie budynku konkretnego, mieszkalnego? Czy musi od razu wszystko? Przecież są możliwości ustawodawcze, tak jak zaburzanie, zobaczmy. Zaburzanie, których dotykały przecież również kataklizm II wojny światowej, podobnie jak i tych z tej strony Bugu dotykały kataklizmy związane z II wojną światową, zniszczenia, wywłaszczenia, okres wojny, potem komunizmu. Także to może być ta sprawiedliwość jakby porcjowana, no, na tyle, na ile no stać. Czyli wypłacić nie od razu. Sprawiedliwości stało się zadość. Sprawiedliwości stało się zadość. Ale jeszcze nie do końca, bo trzeba te krowy posadzić. Trzeba te krowy posadzić do więzienia. Reprywaty. To musi być wyważenie. Ale tak właśnie o tym przykład z Krakowa. Oczywiście, należałoby się zastanowić, czy znajdą się sposoby, środki na to, żeby te osoby albo w tych nieruchomościach... I Małgosia Karska też śpiewała z Politechniki Białostockiej ze mną. Pani profesor matematyki wykreślnej. Już przestałam wierzyć w cuda i tak myślę sobie, jeśli tylko mi się uda, też kasę obrobię dla syryjny. Anna Romanowicz, kabaret, pisała ona o czymś takim wspomniała, o tym przyszli czyściciele, no i jestem na bruku. Od 4 lat. I to powinno się zadać pytanie. Anna Romanowicz napisała poezję. Lekarz przyjmuje, a tego lekarza nie przyjmował, bo tu kolejka była stała i te baby śpiewały. Żadnej szansy nie ominę. Każdy dzień stracony. Jeśli kochać to hrabinę, jak kraść to miliony dla swych dam. La 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 la. Już przestałam wierzyć w cuda i tak myślę sobie, jeśli tylko mi się uda, też kasę obrobię, albo... I następnie też zdobyli, tyle mieli te pieniądze, a więc muszą oddać. Czy tu od urzędu gminy moglibyśmy, czy powinniśmy się spodziewać właśnie sprawiedliwości i takiego uczciwego podejścia do... Ale myślę, że... Żadnej szansy nie ominę, każdy dzień stracony, jeśli tylko mi się uda. Farmazony, oj, Ola Gera. Postkomunistycznych i w drodze ustawowej próbujemy wyważyć te interesy. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, panie mecenasie. Naszym gościem był pan mecenas Lechobara z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lechobara i współpracownicy. To ostatni temat w naszej audycji Aktualności Dnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Czas teraz na wiadomości. Przedstawił Justyna Kendra i Piotr Zembrzuski. La, 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 la.
Trwa pierwsza rozprawa przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Komisja przesłuchuje pracowników stołecznego ratusza. Dzisiejsze posiedzenie dotyczy nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10. W tej chwili przed komisją zeznaje Jerzy Mrygoń, były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy. Wcześniej składania zeznań odmówiła Gertruda Jakubczyk-Furman, była naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura. Komisja ukarała ją grzywną w wysokości 3000 zł. Gertruda Jakubczyk-Furman odpowiedzialna była za wykonanie decyzji reprywatyzacyjnej w sprawie nieruchomości przy ulicy Twardej 8 przez 10. Nieruchomość została sprzedana handlarzowi roszczeń Maciejowi Marcinowi. I tak myślę sobie, i tak myślę sobie, i tak myślę sobie, jeśli komisję uda, też tak se obrobię, też tak se obrobię, albo bank. La 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 la. Każdy dzień stracony, każdy dzień stracony, jeśli tylko mi się uda. Trzeba kraść kordony, kordony, eins, zwei, drei. La 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 la, tira, tira. Lejdź do tira. Prezydent Warszawy, Halina Kierkegaard, odniosła się dziś do prac Komisji Weryfikacyjnej. Jak poinformowała, nie stawi się przed komisją ze względu na jej zdaniem wątpliwości prawne towarzyszące jej pracom. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska. Harmonogram wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa jest już gotowy. Do ostatniej chwili będą przygotowywane kwestie logistyczne czy bezpieczeństwa, poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Dodał, że będzie kilka okazji, gdzie prezydent Trump zabierze głos. Łapiński mówił o przygotowaniach przed wizytą amerykańskiego prezydenta w Polsce. W pierwszej kolejności dojdzie do spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie rozmów obu delegacji. W zasadzie plan już jest dopięty, to już tylko kwestie takie drobniejsze i szczegółowe. Wizyta będzie polegała na przede wszystkim na spotkaniu dwustronnym prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski, prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy, które odbędzie się 6 lipca rano. Później będą oficjalne spotkania delegacji na czele z obu prezydentami, później wystąpienie prezydenta Trumpa na szczycie Trójmorza, później wystąpienie w Warszawie dla osób, które tam przyjdą. Z prezydentem Stanów Zjednoczonych spotkają się również ministrowie rządu, premier Beaty Szydło. Poruszone będą m.in. tak sprawy gospodarcze i bezpieczeństwa. I tak myślę sobie, prezydent Donald Trump odwiedził Trump na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie będzie przebywał od 5 lipca wieczorem do 6 lipca. Weźmie również udział jako gość honorowy w szczycie inicjatywy Trójmorza. Wielka edukacja państwa regionu. Pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa zakończył się w przewidzianym terminie. Nasz program i dla Polski, i dla Litwy, program edukacyjny, program kulturalny, wielka sztuka, niska sztuka, mała cena, wielka cena. U nas wszystko jest, u nas wszystko jest, gdy nadaje nasze radio. I to KFM Eurokonfit, a Barbie Baby, Long. U nas wszystko jest. Zapraszamy wszystkich do reklamy, wszystkich do reklamy, wszystkich do reklamy. Znajdziemy czas na wszystko, znajdziemy czas na wszystko. Einstein, dodaj. La 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 la. Spowodowało zawyżenie dofinansowania o ponad 2 miliony złotych. To jest zawsze. Po połączeniu krajowego systemu elektroenergetycznego Polski i Litwy energia elektryczna miała być przesyłana do Polski tylko w okresach szczytowego zapotrzebowania. Z raportu NIK-u wynika, że po pierwszych miesiącach funkcjonowania mostu przesył energii elektrycznej z Litwy do Polski nie przewyższał przesył w przeciwnym kierunku. Mogło to wynikać że tu jest murzynów Afryka, że tu jest murzynów Afryka. To są cudy diabła, co mieszkania zabierają,
ludziom dokuczają, ludziom dokuczają, żyć im nie zdają. Miliony dla wygram. La 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 odrzucane z powodów formalnych, dlatego że na przykład ktoś nie wysłał jej listy poleconym. Przyglądamy się też regulaminom lotniczych, które często narzucają warunki trudne do spełnienia. Chodzi na przykład o proces reklamacji. Jeżeli kupujemy bilet, strona jest w języku polskim. Natomiast reklamacje już od nas się wymaga, żebyśmy składali po angielsku. I tu widzimy pewną dysproporcję. Czapliński przypomniał, że UOKiK nie zajmuje się indywidualnymi sprawami, które trzeba zgłaszać do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. W tym roku w ramach akcji urząd radzi, o czym pamiętać, wybierając się na urlop. Bierze w niej udział ponad 40 instytucji, które informują m.in. o użytecznych aplikacjach, rodzajach ubezpieczeń, bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach kupujących. A więcej szczegółów na stronie internetowej uokik.gov.pl. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. I Maryja. Radio Maryja, odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 początek transmisji oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Objawienia w Fatimie w wykonaniu z holi parafialnej Kanaan. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi pasterz kościoła włocławskiego, jego ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Merik. O godzinie 21.30 rozmowy niedokończone na temat kult Matki Bożej Fatimskiej w kontekście nawiedzenia rodzin przez figurę Matki Bożej Fatimskiej w parafii świętego Bartłomieja w Czernikowie oraz stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Gośćmi rozmów będą ksiądz kanonik dr Piotr Siołkowski, proboszcz parafii świętego Bartłomieja w Czernikowie i dziekan dekanatu czernikowskiego. Ksiądz Maksymilian Skorek, wikariusz parafii Czernikowo, pani Krystyna Siekierska, emerytowana katechetka w parafii Czernikowo i zelatorka żywego różańca w Czernikowie, i pan Ryszard Kowalski, członek duszpasterskiej rady parafialnej parafii Czernikowo. Całą rodzinę Radia Maryja bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja odbędzie się 31 lipca w miejscu Piastowym. Zachęcam, drodzy Państwo, do wspólnej modlitwy, modlitwy brewiarzowej, modlitwa popołudniowa w ciągu dnia. Hymn w tej przedwieczornej godzinie, strona 550, tydzień czwarty, mamy tom trzeci, a psalmodia od strony 930, poniedziałek czwartego tygodnia, tom trzeci, i antyfona i psalmy. Serdecznie, szczęść Boże. Kto będzie się z nami modlił? Boże, Barbara. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Święta Klara. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. I Synowi. I Duchowi. I Duchowi. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni,
gdy jesteśmy, gdy jesteśmy. La 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 la. Gdy jesteśmy, wszystko, gdy co nie teraz jesteśmy, czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Życie pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych. Raz, dwa, trzy. Nie bądź pochwalony, wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. A mieszkania wykradają się. Nocy wychwala. Amen. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie. Twoje napomnienia, Panie, są przeciwne. Ile można słuchać? Dlatego przestrzegaj kółko to samo, jaki to tępy mózg Polacy mają, że w kółko słuchają nie swoje, z zagranicy i w kółko to samo. Zaczerpnę powietrze. Ja taką piosenkę słuchać od początku do końca, teraz. O te, co tu leciało. To, co tu leciało, to ja bym po prostu zwariowała. Jakim to dziadem trzeba być, by tak w kółko to samo słuchać? Ja się też nie dziwię, że ten Tadzio w Anglo-Ameryce Białystok, jak umarł, no to powiedział przed śmiercią, że oni to w Warszawie takie są dziady, że puszczą piosenkę i wcale jej nie słuchają. Puszczają. No to po co to puszczać? No po co? Po co, dziadu? Po co to puszczać? Puszcza piosenkę, idzie sobie na kawę, o czym innym gada i to leci tutaj na antenę. Jest na antenie. Oni wcale tego nie słuchają, a tutaj to co kto łaska. I oni potem zbierają, wiesz, pieniądze za, że ktoś słucha. Prawdopodobnie. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu. Sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich. Jakie to głupoty. No i ta Małgosia Karska z Politechniki Białostockiej, ona ze mną śpiewała też ubogim i nieszczęśliwym. Te piosenki. Żadnej szansy nie omin. Tak werbuj. Każdy dzień stracony, każdy dzień stracony, każdy dzień stracony, jeśli kochać to hrabinę, jak kraść to miliony. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, bo upadacie wszyscy jak książę. Jak kraść to miliony dla swych dam. Daram, dara, diro, diro, daro, ro, 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 ro. Kalifornia, eufooryczna, eufooryczna, Kalifornia, Kalifornia, Matka Boska krowa. Mleko pije z krowy, najzdrowsze, najzdrowsze, tak sobie urobili, głupoty gadali, że mleko święte z krowy jest, że najzdrowsze, to najnowsze, że najzdrowsze, to najnowsze, la 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 la. Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, że mieszkam pod nami barbarzyńców. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, którzy nienawidzą pokoju. Zbyt długo mieszkała moja dusza. Mieszkała moja dusza, mieszkała moja, mały lepek, a duża nogi, tak jest dziwny człowiek. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał. Dożeś była Mu posłuszna, wcześniej Mu posłuszna, co dlatego Bóg Cię wysłuchał, boś nie była najgorsza. Jeszcze przed Tobą poznanie prawdy jest. Jeszcze możesz poznać prawdę, jeszcze masz szansę. Wszystko przed Tobą jest otwarte. La 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 la. Drzwi otwarte do poznania prawdy, ale nie do kotletów dla Anity, tłusta dupa. Wszędzie tylko w łazie Lisia powiedziała, wszędzie tylko w łazie Lisia powiedziała, po kotlety kradnie. Ein, zwei, drei, Salinara, Kalifornia, euforyczna. Zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Czarnogłowi i od razu do roboty, idą do roboty.
la 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 la, idą do roboty, idą do roboty, idą do roboty. Taram da 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 da. Proszę Państwa, w naszym programie wspólna modlitwa o 15 koronka do Miłosierdzia Bożego, a później o 17.30 się rozpoczynamy. Te transmisje spotkania naszej Radio Wierodzinie w Paradzie Świętego Bartłomieja Apostoła w Czerwnikowie, msza świętego o 18.30, wieczorem 20.20 rozżanie z późnego wyjazdu Kuna i Kopeta, po zakończeniu rozmów dokończonych o 23.35. Raz, dwa, trzy, żadnej szansy nie ominę. System chiński, jeden przez drugiego. Poszukujący w tych dziełach, a żeby się tak spytał, czego chcesz kolego, co chcesz kolego. I służyć Kościołowi i narodowi polskiemu. Kościoły, kościoły, kościoły rzymskie były budowane, gdy Chrystusa już nie było, nie apostoła Pawła, a odstępstwo przyszło. Odstępstwo od chrystianizmu, chrześcijaństwo terminalne. Chrześcijaństwo swojej nazwy, chrześcijaństwo swojej nazwy, chrześcijaństwo samozwańcze, chrześcijaństwo samozwańcze. Utrzymują się tylko dzięki odpowiedzialnym słuchaczom Radia Maria i Telewizji Trwam. Prosimy Was bardzo o pomoc materialną. Prosimy wszystkich słuchaczy i telewidzów. Koszta utrzymania tych dzieł łączących Polaków w ojczyźnie i na całym świecie oczywiście, że są bardzo duże, ale każdy, choćby małą ofiarą, może przyczynić się do tego, że będą one istniały. Prosimy wszystkich w ojczyźnie i spoza Polski, Polonię, wszystkich. Cieszymy się, że słuchasz tego radia, oglądasz telewizję Trwam w Polsce i poza Polską, ale wiedz, że dalsze istnienie tych dzieł zależy także od Twojej pomocy teraz i systematycznie w przyszłości. Bóg zapłaca zrozumienie. On ma pełno pieniędzy, on ma pełno pieniędzy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie ofiardawców, bardzo dziękujemy za pomoc. Są to członkowie Radia Maria w Grajewie, państwo Bagińscy, Regina Iścisław, pani Ewa Bogdan, pani Jadwiga Budna, pani Jadwiga Chylińska, pani Ewa Czaplicka, pan Wojciech Czaplicki, Helena Czaplicka, Bronisława Dąbrowska, pani Danuta Duda i pani Jadwiga Rostek. Dziękujemy. Kolejni ofiardawcy Radia Maria, teraz z Biłgoraja, z parafii świętego Jerzego, pan Grzegorz Stec, pan Czesław Golak, pani Helena Tor, pani Elżbieta i Stanisław Pyziu, pani Teresa Domiszewska, pani Maria Jastrzębska, pani Dorota Zan, pani Jadwiga Czysz i pani Wanda Gorczyca. Bóg zapłać i jeszcze z parafii świętego apostoła Pawła. A to są szpitale. Dziękujemy następującym osobom. Są to pani Władysława Ziemba, pani Maria Tanciuk, pani Anna Mysza, pani Maria Wielkowska, pani Anna Gunda Świkła, pani Anna Krzysica, pani Urszula Woźniak, pani Janina Antosz, Teresa Kołowi, pani Irena Janowska. Obywatele Unii, tak. Chcę 100% zapewnić, że żaden unijny obywatel przebywający w Królestwie legalnie nie zostanie poproszony o opuszczenie kraju, gdy ten będzie wychodził z Unii. Pragniemy, żebyście zostali. Ponadto każdemu obywatelowi wspólnoty, który mieszka tu nieprzerwanie od 5 lat, licząc od określonej daty, przyznany zostanie status uprawniony w zakresie służby zdrowia, edukacji, zasiłków i emerytur. Ludzie ci będą
traktowani tak, jakby byli obywatelami brytyjskimi. Do ustalenia pozostaje data graniczna, która określi status imigranta. Theresa May zadeklarowała, że ci, którzy przybędą na wyspy przed upływem terminu i w momencie wyjścia ze wspólnoty nie uzyskają 5-letniej rezydentury, dostaną szansę, by pozostać na wyspach aż do osiągnięcia wymaganego stażu. W informacjach jeszcze znaczący sukces Donalda Trumpa w batalii imigracyjnej. Amerykański Sąd Najwyższy przywrócił obowiązywanie wydanego przez prezydenta USA dekretu ograniczającego przyjazdy do Stanów Zjednoczonych z 6 krajów muzułmańskich oraz program uchodźców. Restrykcyjne przepisy mogą obowiązywać do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu prawnego. Na październik wyznaczono rozprawę dotyczącą legalności dekretu. Oznacza to, że przez najbliższe 90 dni będzie obowiązywać zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańców Iranu, Sudanu, Anglicy, sami, bo oraz Jemenu. Sami to wiesz, to trzeba mieć układ. A to z tym, a to z tamtym. Przerzucaj swój kapitał, a to tu, a to tam. A oni wiesz, najmądrzejsi. Wyniosło 7,4%, to spadek względem kwietnia. Potem na dupie raka dostanie jak Mareczek, Polaczek, Rumunii i koniec. Inicjatyw społeczno-ekonomicznych poprawiających Ameryka już nie pomaga. Rynku pracy oznacza coraz większe problemy dla pracodawców w znalezieniu odpowiedniej kadry. Trzeba się teraz już w większym stopniu zacząć zastanawiać nad problemami właśnie niskiej mobilności geograficznej oraz ogromnej masy osób biernych zawodowych. Ameryka nie pomoże już. Kiedy ta sytuacja na rynku była bardzo trudna, znalazły w jakiś sposób na to, żeby przeżyć i teraz będzie trudno przywrócić do pracy, a nie mamy trochę innego wyjścia. Z badań CBOS wynika, że 4 na 10 bezrobotnych nie planuje szukania pracy. Polscy eksporterzy mają powody do dumy, ale muszą sobie poradzić z wyzwaniami, m.in. w zakresie walki o kompetentnych pracowników. Zwracali na to uwagę uczestnicy 15. jubileuszowej konferencji programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Przewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Stefan Tkaczek powiedział, że sukcesy firm sprzedających towary za granicę zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki działaniom Stowarzyszenia i zrozumieniu Ministerstwa Rozwoju zostały specjalizacje eksportowe, wśród których oczywiście znalazła się branża rolno-spożywcza, przemysł meblarski, który ostatnio osiągnął bardzo fajną pozycję, bo czwartą na świecie, jeśli chodzi o eksport. Nie znamy się czym pochwalić. Tych branż jest oczywiście 9 czy 11 i objętych specjalizacją, co wcale nie oznacza, że pozostałe branże są mniej znaczące. Ale tam, gdzie już osiągnęliśmy pewną pozycję, trzeba to utrzymywać. Ekspert wskazuje, że ważnym wyzwaniem stojącym przed polskimi przedsiębiorcami jest znalezienie rynków zbytu poza obszarem Unii Europejskiej. Dziś obchodzimy Dzień bez płacenia gotówką. To inicjatywa, która ma zachęcać do obrotu bezgotówkowego. Polska w tym zakresie ma jeszcze wiele do zrobienia, mówi Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Około 20% transakcji detalicznych jest wykonywanych bezgotówkowo. Podkreślam detalicznych, czyli tych, których realizujemy my konsumenci w punktach handlowo-usługowych. Średnia unijna jest ponad dwukrotnie wyższa, czyli ponad 40%. Kraje skandynawskie, one są liderami i w Europie, i na świecie pod względem udziału transakcji bezgotówkowych, transakcji detalicznych ogółem. Ten wskaźnik to wynosi 80-90%. A jak przekonują eksperci, obrót bezgotówkowy jest tańszy i często bezpieczniejszy. Więcej informacji zagranicznych. I czas na prognozę pogody. Na północy i w centrum poranek słoneczny, ale chłodny. 15. Najcieplej w Krakowie, aż 18 stopni, ale niestety pochmurno. W dzień raczej pogodnie, tylko na południu więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna... Na niebie będzie więcej chmur. Odbudował szczur. Od 17 do 20 stopni. Przybyłowica przegnała Wisza na Gliszczu. Polskie Radio 24. Dlatego, że witam, bardzo podły był. Witam 27 czerwca. Jest 178. Wyżej srał niż dupę miał. Przybyłowicz podły był, a jeszcze durniejszy był. Cyryl, Joanna, Maria. Jego wybór taki jest. Dźwiękowe kalendarium historyczne. Dziś mija 76. rocznica urodzin Krzysztofa Kieślowskiego, reżysera, twórcy filmów fabularnych i dokumentalnych. Urodził się w 1941 roku. Po co głupoty gadasz te...
dekalog, podwójne życie Weroniki oraz tryptyku Trzy kolory, niebieski, biały, czerwony jest uważany za jedną z największych indywidualności kina europejskiego. Kieślowski uważał, że kino służy komunikacji między ludźmi, jest rodzajem rozmowy. Reżyser podkreślał, że chce mówić z widzem o tym, co go interesuje. Jeżeli rozmawiam, jeżeli włączam kamerę w tym celu, to żeby powiedzieć to, co dziś, teraz, w tym momencie wydaje mi się ważne i istotne mnie. Przypuszczam, że ponieważ wydaje mi się ciągle istotne to samo, gdy włączam już ten sam powód. W ostatnich miesiącach życia Kieślowski pracował nad scenariuszem filmowego tryptyku Raj, czyściec, piekło. Zmarł nagle po operacji serca w warszawskim szpitalu 13 marca 1996 roku. 27 czerwca 1945 roku do Polski wrócił były wicepremier i premier rządu na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk. Trudno mi przemawiać w tym momencie, kiedy zamyka się krąg mojej podróży. Był to rok 39. Na granicach zachodniej Rzeczpospolitej Polskiej starliśmy się z Niemcami, a droga potem długa, ciernista, w pracy, walce i cierpieniu prowadziła przez Węgry, Francję, Londyn. Traktuję mój przyjazd do Was po prostu. Chcę być pierwszym, a wierzę, że pójdą za mną wszyscy stamtąd, bo pragną, bo tęsknią, bo chcą być z Wami. Chcą razem, ręka w rękę, pójść, by odbudować, by zaleczyć rany, by żyć wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzja Mikołajczyka powrotu do Polski i objęcia stanowiska wicepremiera w zdominowanym przez komunistów tymczasowym rządzie jedności narodowej do dziś budzi kontrowersje. W 1978 roku z kosmodronu Bajkonur został wystrzelony statek kosmiczny Sojuz 30 z pierwszym polskim kosmonautą majorem Mirosławem Hermaszewskim. Start nastąpił o godzinie 17.27 czasu warszawskiego. Po latach Mirosław Hermaszewski wspominał swoje doświadczenia z lotu w kosmos. Ogarnia się, tak powiem, całość, Ziemię, horyzont, wschód, zachód słońca. Kiedy już, tak powiem, człowiek ochłonie, ma chwilę czasu, prześpi się, zje już tam na pokładzie, to zaczyna rozróżniać kontynenty, szukać tego, co kiedyś w czwartej, piątej klasie nauczył się z geografii. Pamiętam moje pierwsze wrażenie, kiedy przebyliśmy pierwszą noc i wychodzimy na oświetloną część orbity. Raptem patrzę, jest dużo chmur, bo jeszcze nie przyzwyczaiłem się do widoku Ziemi, ale coś takie, te pewne w miejscu chmury są jakieś regularne. Dopiero po kilkunastu sekundach zorientowałem się, że to nie są chmury, to jest cypel Ameryki Południowej, bo tam była zima. Lotem dowodził Piotr Klimiuk, a Mirosław Hermaszewski leciał jako kosmonauta, badacz. 28 czerwca wieczorem Sojuz 30 przycumował do stacji Salut 6 i pozostawał z nią na orbicie do 5 lipca. 26 lat temu, w 1991 roku, jugosłowiańska Armia Federalna rozpoczęła działania wojenne przeciwko Chorwacji i Słowenii, które 25 czerwca ogłosiły niepodległość. O tych wydarzeniach informowało Polskie Radio. W czerwcu Słowenia i Chorwacja, nie mogąc drogą rokowań doprowadzić do zmiany ustroju państwa, ogłosiły niepodległość. Armia natychmiast zaatakowała Słowenię. Po kilkudniowych walkach odniosła jednak niespodziewaną porażkę i musiała się wycofać. Operacja przeciw Chorwacji była o tyle bardziej skuteczna, że opierała się na współpracy z czetnikami. Zwycięstwa Serbów były jednak pyrrusowe. Obszary przez nich zdobyte, które w zamysłach belgradzkich ideologów wejść miały w skład Wielkiej Serbii, zostały poważnie zniszczone. Miasto Vukovar legło w gruzach. Bombardowany był również Dubrownik wraz z historycznym centrum. Atak na Chorwację i Słowenię był początkiem wojny domowej w byłej Jugosławii, zakończonej proklamowaniem niepodległych państw, które tworzyły Jugosławię. Kalendarium historyczne przygotowała Paulina Kozion. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Gorące spory prawne, konsekwentna odmowa składania zeznań i nowe informacje w sprawie warszawskiej reprywatyzacji to bilans pierwszego jawnego posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej. Przesłuchiwała się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Komisja Weryfikacyjna przesłuchała pierwszych świadków. Na pytanie odpowiada urzędnicy stołecznego ratusza, którzy decydowali w sprawie reprywatyzacji działki przy ulicy Twardej. To tam jeszcze w zeszłym roku działało renomowane warszawskie gimnazjum. Po ujawnieniu roszczeń Rada Miasta zdecydowała o jego przeniesieniu w inne miejsce. Nie byłoby tej przeprowadzki, gdyby zainterweniowała prezydent Warszawy, ocenił Jerzy Mrygoń, który podpisał zgodę na reprywatyzację nieruchomości. Tam, gdzie, no, nazwijmy to już kolokwialnie, z góry wpłynęła informacja
ratujemy ten obiekt, tam myśmy z decyzją zwrotową czekali. W przypadku Twardej takiego sygnału od władz stolicy nie było. Zdaniem innego świadka, Krzysztofa Śledziewskiego, to nie musi być przypadek. Istnieje kilka grup ludzi, którzy z reprywatyzacji warszawskiej zrobili sobie biznes i to było właśnie wypaczenie, bo 90% decyzji było wydawanych dla ludzi, spadkobierców, którzy, nie wiem, stracili krewnych w Katyniu, byli represjonowani po 1945 roku. Natomiast były pewne grupy, które traktowały reprywatyzację stricte biznesowo. To oni mieli wywierać presję na szeregowych urzędnikach ratusza. Zdarzyło się, że robili to także ich zwierzchnicy. Przynajmniej raz na decyzję zwrotową wpłynęła osobiście Hanna Gronkiewicz-Walc, zeznał Krzysztof Śledziewski. Zastępca dyrektora miał być wezwany do pani prezydent i pani prezydent żądała zreferowania sprawy i na koniec powiedziała, tu cytuję, to są słowa, które usłyszałem od pani Gertrudy Jakubczyk-Furman. Zawiodłam się na panu, panie dyrektorze i nakazała podjąć czynności w kierunku zmiany tej decyzji. I takie czynności były podejmowane. Sama Gertruda Jakubczyk-Furman tej wersji wydarzeń nie zweryfikowała, bo odmówiła składania wyjaśnień. Rozumiem, że i tak nie zechce pani odpowiedzieć na żadne nasze pytanie. Tak to muszę traktować, tak? Odmawiam składania zeznań w tej sprawie. Członek komisji Robert Kropiwnicki z PO uważa, że nie można jej do tego zmuszać, a całe wczorajsze przesłuchanie ocenia jako mało przydatne. Niewiele było jakiejś takiej wiedzy bardzo konkretnej. Może one bardziej pokazywały okoliczności podejmowania decyzji. Pracy w urzędzie to nam pokazuje, jak to było skomplikowane i jak dużo było tej materii. Innego zdania jest przewodniczący Patryk Jaki. To pokazuje, że ta komisja ma sens, ponieważ ujawnia te wszystkie mechanizmy, których nie moglibyśmy poznać, gdyby ta komisja nie powstała. Kolejne jawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej w czwartek. Wezwanie na nie otrzymała Hanna Gronkiewicz-Walc. Ewa Pasążnik, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zacieśnia współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej. Obie instytucje będą wspólnie działać na rzecz upowszechnienia wiedzy o najnowszej historii Polski poza granicami kraju. Na rzecz historii Polski jest. Jarosław Szarek podpisali do nieba. Na ten temat Małgorzata Kugowska. Co trzeba? Cukier, także tutaj jest. Niestety od rodziny lat wizyta była zaniedbywana, porzucana na rzecz różnych haseł. Wybierzmy przyszłość, polskość to nienormalność. Polityka historyczna jest pase, jest mój rodzinny dom, która nie jest modna, nowoczesna. W rezultacie od lat mamy w rezultacie kupce bracie. Istotne fakty z historii Polski są pomijane, zaniedbywane, a czasem wręcz fałszowane. Musimy przywrócić właściwe znaczenie historii, przyznał minister. W ostatnich latach, jak często dochodziło do gorszących sytuacji niż w mediach światowych, dochodziło do wspomnień o kłamstwie oświęcimskim, o polskich obozach śmierci, o tym, jak fałszowano przebieg II wojny światowej. O co chodzi? Jak mylono ofiary z katami. To wszystko nie może się powtarzać. Musimy podjąć to wyzwanie, aby przywrócić właściwe znaczenie historii zarówno w kraju, jak i za granicą. Minister dodał, że dzięki porozumieniu resortu z Instytutem Pamięci Narodowej będzie możliwe skuteczne prowadzenie polityki historycznej. Będziemy brać też przykłady z naszych sąsiadów i innych państw, którym udało się z sukcesem poprzez politykę historyczną czasem niestety zafałszować historię. Tych przykładów nie będziemy powtarzać, ale będziemy powtarzać te przykłady, które są pozytywne, które pozwoliły niektórym, bądź to naszym sąsiadom, bądź odległym krajom, a przyjaznym nam, wprowadzić do historii świata pozytywne przekazy o historii własnego kraju. Będą rozpowszechniać wiedzę o najnowszej historii Polski. Prezes Instytutu Jarosław Szarek przyznał, że bardzo cieszy się z tej współpracy. Kończymy z polityką bierności i stawiamy na aktywność. Zbyt dużo nas kosztowało zaniechanie na tym polu. Wiele lat byliśmy bierni. Dzięki temu inni
mogli pisać historię Polski. Mam nadzieję, że to się zmieni. Europa nie zna naszej historii, dodał szef Instytutu. To nie może być tak, że dla mieszkańców wielu państw Europy II wojna światowa zaczyna się w 1941 roku. To Polska była pierwszym krajem, która stała się ofiarą paktu Ribbentrop-Mołotow i my pierwsi stawiliśmy opór obu totalitaryzmom. Znamy to doświadczenie. Niestety tego doświadczenia Europa nie rozumie. Europa potrzebuje naszego świadectwa i nie zna naszej niezwykłej historii. Jarosław Szarek przyznał także, że liczy na polityczne wsparcie resortu w przeprowadzeniu prac poszukiwawczych na Ukrainie. Rozmowy ze stroną ukraińską, mimo naszej dobrej woli, okazały się zupełnie bezowocne. Liczymy tu na wsparcie, bo musimy upamiętniać naszych rodaków, którzy polegli nie tylko w 1933 roku, byli ofiarami ludobójstwa na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, ale również tych, którzy ginęli w 1939 roku po 17 września, jak również wspólną naszą walkę z bolszewizmem w 1920 roku. Jarosław Szarek dodał, że prace poszukiwawcze zyskały poparcie ze strony wysokich przedstawicieli ukraińskich władz, ale są blokowane na niższym szczeblu. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W zeszłym roku polskie firmy sprzedały za granicę towary o wartości prawie 184 miliardów euro. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zakłada, że w 2020 roku wielkość eksportu powinna wynieść 240 miliardów euro. Czy te prognozy są realne? Jak ułatwić polskim przedsiębiorcom podbój zagranicznych rynków? Rozmawiali o tym w Warszawie uczestnicy konferencji Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Katarzyna Radziwirska. Większość, 80% towarów sprzedawanych przez polskich przedsiębiorców za granicę trafia do krajów Unii Europejskiej. Swoje towary eksportują przede wszystkim do nieba. Sytuacja eksportowa w przypadku mojej fabryki się zdecydowanie poprawiła. Mój rodzinny dom. Eksportowe. W tej chwili mamy eksport już na wysokości 40% przychodów ze sprzedaży. Janusz Kamiński, zakłady mechaniczno-kuźnicze w Ostrowie. Posiadamy wydział konstrukcji, to jest wielki konstrukcji robimy urządzenia. Ja, w tym temacie mamy duży eksport. Eksport to do 16 krajów świata, między innymi do Finlandii, Francji. Europejskie rynki są jednak coraz bardziej nasycone polskimi towarami. Dlatego zdaniem ekspertów polscy przedsiębiorcy powinni otworzyć się na współpracę z krajami spoza Unii. Na przykład z Chinami, Turcją, Indonezją czy Meksykiem. Firmy, które się na to zdecydują, mogą liczyć na wsparcie dyplomatyczne, zapewniał Cezariusz Kwaterski, naczelnik w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ. Dokonujemy pewnego przeorientowania naszej aktywności dyplomatycznej, w tym również naszej obecności dyplomatycznej. Przenieśliśmy stanowiska przeorientowania, powiedziała Błazejczykania. Tworzone są placówki w Tanzanii, Panamie, brudne funkcjonuje reaktywowana nasza placówka w Senegalu. Tworzone są konsulaty w Houston i Belfaście. Rozważana jest reaktywacja naszej ambasady na Filipinach. Polskie towary mają szansę podbić nowe rynki, jeśli będą rozpoznawalne. Krowie mleko, żywiec wieprzowy i drobiowy, zboża to tylko niektóre z naszych hitów eksportowych. Wyliczał rozpoznawalne, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rozwoju. Jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi o produkcję towarową, a co za tym idzie? Przetwórstwo ma tu rację bytu i rozwoju chociażby warzywa, roślinach przemysłowych, orzech cynamonowy, niesłomne, praktyczna ilość to właściwie eksport sierocina, jaja górze czy owoce. Najwyższej klasy krajowych inteligentnych specjalizacji. Jest na niej także sprzęt medyczny, kosmetyki, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, meble, części polskie jaja najlepsze są. Najlepsze polskie są. Podsekretarz stanu wszystko jest, to trzeba, czego chcesz.
polskich Gadzina durna. Połączy istniejących zasobów. Moje rodzinne zwołowe. A pies do budy skoczył tam i zaczekał. Proponowane rozwiązania idą w dobrym kierunku, przyznaje Stefan Tkaczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Jedyną przeszkodą, tak, jest krzak. Na krzaku nowy testament w Warszawie, bo wyrzucany tam jest. I tutaj nikt nie czyta, po co komu słowo Boże. Ludzie wcale są nieuczynni. Nie są to, że w sercach są niewinni. Ktoś nakłamał tu, nakłamał tam. To już kilkakrotnie mniej niż w latach 90. Natomiast niepokojąco wzrasta liczba osób okazjonalnie sięgających po tzw. miękkie narkotyki. Problemem staje się również eksperymentowanie z środkami psychoaktywnymi, szczególnie w środowisku ludzi młodych. Marcin Chmielnicki. Najbardziej popularnymi narkotykami w Polsce nadal są przetwory konopi, przede wszystkim marihuana. Powszechna dostępność tego rodzaju marihuana do nieba, marihuana jak trzeba. I nacisk kulturowy spowodowały, że jej rynek święte łzy na wysokim poziomie. Przyjmuje się, że około 50% wszystkich transakcji narkotykowych dotyczy marihuany. Polacy najczęściej sięgają po nią, bo ich zdaniem jest nieszkodliwa. To nieprawda, mówi dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński. Wzrasta nam ilość, a czasami nie jesteśmy nawet w stanie ocenić, jaka to jest ilość osób eksperymentujących z narkotykami. Młodzi ludzie dosyć... No przecież wiadomo, że młodzi to się nie przyznają, że kręcą, że coś tam eksperymentują, znaczy. Konsumpcja w ostatnich latach, na szczęście dynamika tego wzrostu spadła. Dynamika, nie dynamika. Narkotyki są złe. Narkotyk. Natomiast w młodszych pokoleniach narkotyki. Wnyki. Trzeba. Piotr Jabłoński zauważa, że należy do walki z przestępczością narkotykową. Celów polityki narkotykowej powinniśmy upatrywać przede wszystkim zdrowiu. Nie rehabilitacji. W programach społecznych. Natomiast inną rzeczą niezmiernie ważną jest walka, ale walka nie z użytkownikami, tylko z tymi, którzy wprowadzają narkotyki do Polski, głównie z przestępczością zorganizowaną. Gdy problem uzależnienia dotyczy do tego zielonego, tak? Krótka, dobra. Ze specjalistą i psychoterapeuta uzależnień. Najwięcej błędów. Relacje są najlepsze, różniejsze od płaczu. O, również zamiast zatrzymać my dorośli tę postawę buntu. Jednak zawsze łatwiej jest zapobiegać niż potem leczyć, dodaje Robert Rutkowski. Jeśli chodzi o to, co rodzice mogliby zrobić i jak mogliby zapobiegać, to niech pamiętają o tym, że najbardziej skutecznym do pomocy jest czas, który poświęcamy sobie dzieciom. A ten czas ma wymiar również biochemiczny, bo to się nazywa oksytocyna. Rodzinny dom. To jest brat, siostra, żona, ojciec, matka. Co trzeba? Służyć całodobowy telefon zaufania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Rodzinny dom. Zaczynamy od Pulsu Biznesu. Orlen prostuje to na Litwie. Środowe porozumienie zakończy trwający od lat spór koncernu kierowanego przez Wojciecha Jasińskiego z litewskimi... Także troszeczkę biznesu i dziękujemy bardzo. ...zarabiać więcej. Czytamy na pierwszej stronie Pulsu Biznesu, a w środku... Zarabiać więcej. Spór pomiędzy Orlenem a litewskim przewoźnikiem zakończy się porozumieniem. Spadną koszty logistyczne rafinerii w Morzejkach. Przed 3 laty sytuacja litewskiej rafinerii Orlenu była tak zła, że poważno rozważano zawieszenie jej działalności. Skończyło się na dużych odpisach, a w kolejnych latach przy dobrej